Wyjątkową zajadłością w realizacji planu zemsty wykazał się pewien mieszkaniec Sejn, który po konflikcie z właścicielką wynajmowanego przez siebie mieszkania zaprzysiągł wprawdzie nie krwawą, ale jednak wendetę i tejże dokonał. 26-latek, wiedziony chęcią odegrania się za nieporozumienia na właścicielce mieszkania, zobaczył na osiedlowym parkingu jej samochód. Okazja uczyniła z niego wandala. Nie bacząc na przyszłe konsekwencje, przebił opony wszystkich czterech kół auta. Właścicielka samochodu, nie mając wyjścia, dostarczyła koła do zakładu wulkanizacyjnego, gdzie nałożono na nie nowe ogumienie. Gdy do samochodu przykręcono pierwsze dwa koła z nowymi oponami, zajadły wandal powrócił. Znowu sięgnął po ostre narzędzie i zniszczył kolejne dwie, tym razem nowiutkie opony. Tym sposobem jego przestępczy dorobek urósł do 6 sztuk ogumienia. Wartość szkód właścicielka auta oszacowała na ponad 1000 zł. Czyn mściciela kodeks karny szacuje natomiast na okres sięgający 5 lat pozbawienia wolności. Sprawca został ustalony, zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Teraz sam może się zastanowić, czy było warto.